Całkiem niedawno wspominałem o zjawisku neotenii w odcinku o ambystomach tygrysich. Dzisiaj również pogadamy sobie o tym zagadnieniu, ale przed nami nie znajdują się ambystomy tygrysie, natomiast ambystomy meksykańskie. A na samym początku odcinka oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama kamilintravel, z którego dowiecie się, gdzie podróżuję oraz jakie kolejne zwierzęta będą w odcinkach. Na storiesie również macie wiele przebitek z kręcenia tych materiałów. Na początku przypomnę, że neotenia to zdolność rozmnażania się młodych osobników, czyli larw. Dzieje się tak, ponieważ narządy rozrodcze zwierzaka rozwijają się o wiele szybciej niż całe jego ciało. Wynika to z tego, że tkanki młodego osobnika w ogóle nie reagują na hormon tarczycy, tyroksynę, która stymuluje przemianę. Zjawisko to również może wystąpić przez nieodpowiednie warunki środowiskowe. Dla dorosłego osobnika na przykład brak odpowiedniej temperatury, bądź całkowity brak pożywienia. I to, moi drodzy, jest bardzo dziwne. Ambystoma meksykańska przez całe życie trwa w postaci larwalnej, zwanej aksolotlem. Jak sama nazwa mówi, ambystoma meksykańska pochodzi z Meksyku. Jest gatunkiem endemicznym i występuje tylko w jednym miejscu na świecie. Zasięg jego występowania obejmuje południowe okolice jeziora Xochimilco wraz z kanałami i mokradłami w jego okolicy. W porównaniu do ambystomy tygrysiej, ambystoma meksykańska jest krytycznie zagrożona wymarciem i jest w grupie najwyższego ryzyka. Szacuje się, że w warunkach naturalnych żyje mniej więcej około 700 do 1200 osobników. Tylko. Wszystko niestety stało się przez rozbudowę miasta Meksyk oraz fakt, iż salamandry były bardzo często na targach rybnych sprzedawane po prostu jako przysmak. Jest to płaz dość krępej budowy. Istnieje kilka odmian barwnych, w tym te najbardziej znane, czyli te, które są tutaj u mnie, albinotyczne, czyli różowe. Przeźroczyste ciało oraz intensywnie czerwone skrzela, dokładnie trzy pary. Zewnętrzne usadowione w tylnej części głowy po obu stronach. Przez skrzyżowanie i w hodowlach powstało jeszcze dodatkowo wiele odmian barwnych. Między innymi beżowe, centkowane, złociste, jasno-szare z łatkami oraz miedziane. Po bokach u nich w łatwy sposób można dostrzec bruzdy międzyżebrowe. W naturze spotykane są szare i brązowe z ciemnymi plamkami. Dorosły osobnik, to znaczy dojrzała płciowo larwa, jest dużo mniejsza niż w porównaniu do ambystomy tygrysiej i mierzy około 20 do 30 cm długości. Ich kończyny są bardzo delikatne. Przednie łapki są zaopatrzone w 4 palce, natomiast tylnie już 5. Ciało zakończone jest bardzo długim ogonem, które u larw posiada właśnie wzdłuż cienką płetwę. Przeobrażenie się aksolotla w pełną, dorosłą formę no nie jest łatwe. I tu, moi drodzy, mamy naprawdę czym się szczycić. Po raz pierwszy przekształcić w warunkach laboratoryjnych udało się ambystomę w Polsce. W 1917 roku Laurze Kaufmann, która ambystomy karmiła wyciągiem z tarczycy zwierząt. U dorosłego, przeobrażonego osobnika zanikną częściowo skrzela zewnętrzne oraz płetwa ogonowa. Ogon jest masywny oraz zaokrąglony. Zaczyna oddychać powietrzem atmosferycznym i co jakiś czas linieć. Do dziś ambystomy trzymane są w wielu laboratoriach na całym świecie i wykorzystywane do badań nad endokrynologią oraz transplantacją, ponieważ zdarza się, że sobie na przykład odgryzają łapki i taka łapka u ambystomy, moi drodzy, odrasta zaledwie w 2 tygodnie. I co by było, gdyby człowiekowi potrafiła odrosnąć kończyna? Świetna sprawa. Chwilkę temu padła tutaj również informacja, że wiele ludzi je zjadało. Obecnie trzymamy je w domach i rozmnażamy. W większości z Was pewnie nasunęło się pytanie, czemu by w takim razie ambystom nie odrodzić w warunkach naturalnych, skoro tak wiele jest ich przetrzymywanych. Na taki pomysł już wpadł ktoś wcześniej, z tym, że mogłoby to raczej doprowadzić do katastrofy i do wyginięcia gatunku poprzez rozprzestrzenienie się chorób genetycznych. Dlaczego aksolotl meksykański jest aż tak cennym obiektem badań? Prócz zjawiska neotenii, charakterystycznego dla tego gatunku, występuje tu jeszcze jedno. Regeneracja. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, zwierzę doskonale poradzi sobie z utraconą kończyną, ale uwaga, nawet i sercem bądź mózgiem. Zazwyczaj po niedługim czasie, kilku tygodniach, maksymalnie do paru miesięcy, w zależności od obrażeń, zwierzę wraca do pełnej formy. Gubienie kończyn może się przytrafić wielu osobom podczas hodowli. No i niestety, ambystomy przejawiają cechy kanibalistyczne, czyli w naturze, jeżeli występuje brak pożywienia, nawzajem odgryzają sobie kończyny. Są niestety bardzo żarłoczne. Co
co powinniśmy posiadać, aby przetrzymywać takiego zwierzaka w domu? No, oczywiście odpowiedni sprzęt oraz wiedzę. Akwarium na jednego osobnika przewidziane jest 100 litrów. Nie patrzcie na ten mały zbiornik, to jest tylko na potrzeby nagrania, bo duży raczej by się tutaj nie zmieścił na tym stole. Mocno zalecane, aby amfistomy nie były przetrzymywane pojedynczo. Jeżeli mamy naszego zwierzaka, przyda mu się kolega. Dla dwóch amfistom zbiornik 200 litrów. Dno wykładamy bardzo drobnymi kamyczkami, maksymalnie 3 mm średnicy. Większe kamyki niestety mogłyby być połknięte przez naszego żarłocznego zwierzaka, co doprowadziłoby do zatkania jelita oraz śmierci. W zbiorniku przede wszystkim powinna znajdować się bujna roślinność, bardziej wytrzymała o dużych liściach, natomiast na dnie więcej wolnej przestrzeni. Ambystomy prowadzą nocny tryb życia, dlatego za dnia wspaniale będą się czuły w bujnej roślinności, w której będą mogły odpoczywać i się ukrywać. Większość dnia spędzają właśnie przy dnie. Należy uważać mocno z dekoracjami, które stosujemy. Ambystomy są skłonne połykać w zasadzie wszystko. Niejednokrotnie się zdarzy, że połkną ozdoby wielkości nawet ich głowy. Kolejną obowiązkową rzeczą jest odpowiedni filtr. I najlepiej zewnętrzny. Woda bowiem musi być mocno natleniona, ponieważ przy małej zawartości tlenu spada odporność naszych zwierząt. Temperatura dla nich to około 20 stopni. Pamiętajmy, by temperatury w żaden sposób nie podnosić. Są to zwierzęta zdecydowanie zimnolubne. Są to zwierzęta, które są w stanie przetrwać bardzo zimną temperaturę, nawet jeżeli powierzchnię zbiornika skuje lód. Natomiast podwyższona temperatura jest dla nich zabójcza. Woda w akwarium musi również posiadać swoje odpowiednie parametry. Twardość wody powinna być powyżej 7 pH, a zawartość azotanów od 1/4 do 0,5 g na litr wody. Twardość wody jest bardzo ważna tutaj, jeżeli chcemy zachowywać dobry wygląd i dobre samopoczucie ambystomy. W zbyt miękkiej wodzie aksolot może stracić swoje piękne ubarwienie. Jeśli woda jest miękka, sami powinniśmy zadbać o jej parametry, dodając wapń, potas oraz sód. Aksolotle powinniśmy trzymać raczej same. Chodzi o to, by nie dodawać innych gatunków zwierząt, ponieważ ryby mogą być potraktowane jako pokarm. Te zwierzęta są ciemnolubne, także nie powinniśmy raczej inwestować w dodatkowe oświetlenie. W zasadzie nawet bardzo potrzebne są miejsca, gdzie zwierzę może ukryć się w cieniu. Co do rozmnażania. No właśnie. Aksolot dojrzałość płciową osiąga w wieku 2-3 lat. Samiec składa spermatofory, czyli otorebkowane plemniki na liściach. Następnie samica pobiera je do kloaki i w taki sposób następuje zapłodnienie. Po kilku dniach będziemy mogli zaobserwować ogromną ilość galaretkowanych jajeczek. Nawet 800 sztuk przyklejonych do liści. Po 2-3 tygodniach wylęgają się maleńkie, mniej więcej centymetrowe larwy. Trzeba je od razu solidnie dokarmiać, ponieważ one też już wykazują zachowanie kanibalistyczne. Po około 4-8 miesięcy zaczynają wyrastać im odnóża. Najchętniej aksolotle rozmnażają się w niskiej temperaturze, około 15 stopni, wiosną oraz latem. W naturze aksolot zjada różnego rodzaju owady i ich larwy, skorupiaki, skrzek, a nawet w przypadku głodu własne potomstwo. Gdy jest okazja, potrafią połknąć nawet ryby albo płazy, jeżeli tylko zmieszczą się im do pyska. Są to drapieżniki ze szczątkowym uzębieniem. Zazwyczaj czekają, aż ofiara do nich podpłynie i wtedy atakują znienacka. W hodowli karmi się je przeważnie różnymi insektami, larwami, a nawet zdarza się, że i mięsem. Jeżeli chodzi o pokarm, to najlepiej, jeżeli byłby żywy. Dorosłego osobnika karmimy mniej więcej 2 razy w tygodniu. Natomiast maluchy codziennie, ze względu na ich żarłoczność. W związku z tym, że są one zagrożone i na wymarciu, na ich hodowlę potrzebne są odpowiednie papiery. Dokumenty CITES dzielą się na grupy w zależności od zwierząt, jakie chcemy hodować. Istnieją grupy A, B, C oraz D. Grupa A zawiera zwierzęta, które są najbardziej narażone na wyginięcie. B to te, które są zagrożone, ale nie aż tak jak te z grupy A. Jednak szybko mogą się w niej znaleźć, jeśli ich obrót nie będzie pod kontrolą. Grupa C są to zwierzęta, które zostały zgłoszone przez niektóre kraje, by objąć je ochroną. Oraz grupa D, czyli zwierzęta, które po prostu muszą być zarejestrowane. Nasza ambystoma meksykańska należy do grupy CITES B. Jako ciekawostkę dodam tutaj, że aksolotle były już znane Aztekom. Określenie aksolotl, dość dziwne, pochodzi z języka azteckiego. Atl mianowicie oznacza woda, aksolot to imię jednego z azteckich bóstw. Razem te słowa, jeżeli połączymy, możemy po prostu to określić jako Bóg Wody. Niewątpliwie ambystomy w czasach Azteków posiadały status świętych, skoro w nazwie miały nawet słowo Boga. Takiego zwierzaka kupimy już w zasadzie od 100 zł, w zależności od rozmiaru oraz koloru. Przy czym należy pamiętać, że ambystoma meksykańska jest to dość wymagające zwierzę. Nie przeobraża się i żyje cały czas w postaci larwalnej w akwarium.
woda musi mieć również swoje parametry oprócz temperatury. Niedoświadczona osoba może mieć z tym nie lada problem, dlatego aby stomę meksykańską polecałbym przede wszystkim osobie świadomej, doświadczonej oraz posiadającej wiedzę. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę i docencie go subskrypcją. Zapraszam Was również na mojego Instagrama Kamil Intravel, z którego dowiecie się, jakie kolejne zwierzaki będą kręcone oraz gdzie podróżuję. To by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!